Idziemy na Moskwę czy na Kijów? Ja też idę. Jak trzeba, to idę. I zachód, i wschód są przeciwko nam. Jak ktoś chce popełnić harakiri, no to proszę bardzo. Oj nie, oby nie. Nie jestem za, żeby cokolwiek polskie społeczeństwo robiło więcej, niż zrobiło do tej pory. Nie popieram. Ale po prostu. Pani nie jest tym pokoleniem, która chce się bić? Tak. Porozmawiamy? Całkiem niedawno we wrocławskiej szkole wojsk lądowych przemawiał szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, czyli nie byle kto, Mieczysław Kukuła. Tenże Kukuła powiedział, że jesteśmy tym studentom, że jesteśmy pierwszym pokoleniem, które musi stanąć do walki. Trudno powiedzieć, kogo miał na myśli, z kim będziemy walczyć, ale bynajmniej nie myślał chyba o obronie naszego kraju, bo powiedział, że po zwycięskiej wojnie wrócimy i będziemy budować kraj. Pytanie, skąd wrócimy, skoro takich słów użył? I o to będę pytał ludzi, gdzie nas szykuje władza, na jaką wojnę? Pana Wiesława Kukuły, który powiedział, że jesteśmy pokoleniem, pierwszym pokoleniem, które musi stanąć w obronie ojczyzny, ale on powiedział jeszcze dalej, taka część zdania jest, że musimy wygrać tę wojnę, nie wiem jaką miał na myśli wojnę, i potem wrócimy i będziemy odbudowywać kraj. Jak pani myśli, co on miał na myśli, skąd wrócimy? Mam nadzieję, że to, gdzie on chce nas wysłać? No. Ten pan, to się nie wydarzy. Co się nie wydarzy? Nie będzie tej wojny. Ale nie, to zaraz. On nie powiedział, że nas gdzieś chce wysyłać. No ale skądś wrócimy i będziemy budować Polskę. A wrócimy z wojny. No ale to gdzie ta wojna, jeżeli nie u nas? Bo o bronie to się bronimy. A on nie powiedział, że nie u nas. No ale rozumiem, ale jest, on, momencik. On powiedział, bronimy to ojczyzny, to gdzie, dokąd mamy wracać? A jeżeli bronimy ojczyzny i ma na myśli, że jedziemy na przykład na Liban atakujemy. No to już albo panu wytłumaczę. Tak, dobrze. Nie mamy kolonii. Najlepsza obrona ojczyzny, proszę państwa, to jest wtedy, kiedy jej nie bronimy na własnym terytorium, tylko na terytorium wroga. Czyli pan jest gotów wyjechać na taką wojnę? No nie ma innej możliwości. Inaczej będziemy niszczyć nasze miasta. A rozumiem. A chce pan tego? Ale ja nie chcę żadnej wojny. No, ale pan może nie chcieć. No. Ale ci, którzy nas zaatakują, oni się pana nie będą pytać. Ale jak my zaatakujemy, to na pewno będziemy mieli wojnę. Ale to nie my mamy zaatakować. Jeśli oni nas zaatakują, to my musimy uprzedzić. Aha, że wiemy, że oni nas zaatakują i uprzedzamy. Proszę pana, dla fachowców to nie jest żadna tajemnica, że ktoś się przygotowuje do ataku. To nie jest żadna tajemnica. I kto się przygotowuje do nas do ataku? Wróg. Kto? Nazwijmy go wrogiem. Obojętne. I to obojętne w jakim kierunku? Na przykład na Czechy najedziemy, bo może Czesi... Wie pan, że Czesi i Niemcy na zbrojenia bardzo dużo teraz wydają. Wszystkie kraje, każdy może nas zaatakować. A wie pan, że Słowacy nas zaatakowali? No widzi pan. To czyli na Słowaków uderzmy. Nie, no, mówię, że kiedyś zaatakowali na Słowacy. Ale teraz, żeby to się nie powtórzyło, zaatakujmy już teraz. Ale ja nie słyszałem o tym, żeby Słowacy się przygotowali do agresji na Polskę. Ale no wie pani, to nikim, o nikim nie słyszałem, żeby się przygotowali. A ja słyszałem. Kto? Rosja. Słyszał pan coś takiego? Ale tak. Gdzie pan to słyszał? No, a to nie tylko, że słyszałem, są fakty. Fakty, bo co w związku z tym? Wie pan, jaki w kalingradzkim obwodzie stoją sekundkę. Jakieś wojska? Takie? O, proszę pana, akurat a tak. Stoją. Akurat stoją. Tak, bo mam znajomego. Tam zawsze były na wojska, no. Ale i czy to zwiększyły jest się? Zmilitaryzowany teren. No. Plus mieszkałam na Litwie. Ale czy coś się zmieniło? No bo tam zmilitaryzowany. Mieszkałam na Litwie i tam niestety propaganda rosyjska też działa i cały czas robią takie działania. Czyli podejmują, w bój na aby Rosję. Były podziały między społecznością polską a litewską. To jest ciągle tam. Ale czy my damy radę? To nie my idziemy w bój na Rosję, tylko Rosja idzie w bój na nas. Rosja ma zamiar iść, a my pójdziemy piersi, tak, żeby tą Rosję zatrzymać. Atak. I zatrzymamy, pan myśli w ten sposób? No właśnie mamy jedyna szansa. Ale co? Właśnie konsekwencji nie ja boi? Się boję. Atomówka na przykład. Ja się boję. Tu na nas. Nie ma. Niemożliwe. Niech pan zapomni o broni atomowej. Nie ma takiej. W Europie. Nie ma takiej. Nie ma coś. Rozumiem. Bo to jest wtedy harakiri. No harakiri. Jak ktoś chce popełnić harakiri, no to proszę bardzo. No proszę bardzo, ale ja nie chcę popełnić. Ja też nie chcę. Ktoś mi popełni za mnie, bo ktoś chce. Ja też nie chcę. Proszę pana, jedyna możliwość udanej wojny obronnej to jest nie prowadzić jej na własnym terytorium. Nie niszczyć własnych miast. Nie niszczyć własnych wiosek. Nie niszczyć własnej ludności. Czyli co? Idziemy na Moskwę czy na Kijów? Bo czy już tak daleko, że na Rosję... Ale Kijów już jest zajęty przez Rosję? No jeszcze Rosję? Nie, no, no w sensie mówię Ukrainy, czy na Ukrainę. Ale idzie, już tak? Jest zajęta Ukraina? No, 25%. A to nie wiedziałem. No to takie są fakty. No rozumiem. To tam idziemy, czyli na ja bym nie mieszał. Na Donieck na przykład. Pan jaką telewizję reprezentuje? Ja, bloga mam? Swojego. Bloga, to dziennikarski blog niezależny. Nie jesteśmy z nikim gdzie związani. Można zobaczyć? Jarosław Szuka Kłopotów to jest na YouTubie.
Szukam kłopotu. Tak. Chętnie zobaczę. Dobra. Będziemy mogli siebie zobaczyć. W każdym razie jeszcze raz, żeby zakończyć. Tak. Konkludować. Czy ta wojna, którą pan myśli, że ten Kukuła miał na myśli, to znaczy, że idziemy na Ukrainę walczyć? Nie na Ukrainę, nie mówię nic o Ukrainie. No, ale pan co myśli? No bo pan mówi o wrogu jakimś. Ja myślę, jedyny którego wrog, trzeba zaatakować jedyny wcześniej. Wrog, którego teraz się musimy obawiać, który musimy brać pod uwagę, to jest Rosja. A Ukrainy nie musimy się obawiać? Wie pan, na przestrzeni powiedzmy 50 lat nie sądzę. Ukraina jest tak zniszczona, że zanim oni wstaną z kolan, to upłynie 40 lat. Mają całkiem zaprawione w bojach wojsko. I roszczenia terytorialne wobec Polski. Proszę pana, wojsko bez zaplecza gospodarczego jest niczym. To jest tylko... No to mają zaplecze. To jest tylko mięso od Amerykanów, armatnie. Od Niemców i tak dalej. Nie. Przecież, no proszę pan, sam Stoltenberg powiedział, że wojna by w ciągu 2 tygodni się skończyła, gdyby nie pomóc. Przemysł ukraiński został zniszczony. Nie istnieje prawie. Ja wiem. No ale... Nie mam o czym. Ale gdyby nie nasza Zachód pomoc, finansuje. Proszę pana, gdyby nie nasza pomoc stała, Ukrainy już by dawno nie było. Dawno by już nie było. Nie byłoby o czym gadać w ogóle. I jak długo jeszcze będziemy to... Bo jak się długo, chyba na nas odbija. Jak długo się da. Bo lepiej jest prowadzić wojnę na cudzym terytorium niż na własnym. Jest pan w stanie nie dojadać z tego powodu, ale rozumie pan? Tak, rozumiem. Lepiej jest prowadzić wojnę na cudzym terytorium niż na własnym. Anglicy wszystkie wojny to ostatnio może tak prowadzili. Wejść na zachodnią Ukrainę i zająć ją. Po co? No żeby oddalić od nas granice wojny. I tak są oddalone. Nie? I tak są oddalone. Wie pan, co by się działo, gdybyśmy weszli na zachodnią Ukrainę? Nie wiem. Ja wiem. Tu banderowcy by latali po Warszawie i szukali Polaków do zabicia. Na przykład. Na przykład. Dziękuję bardzo. Dobra, dziękujemy bardzo. I musimy wygrać wojnę, nie wiem jaką, i wrócić i odbudowywać kraj. Skąd pani myśli, że on chciałby wracać? Nie rozumiem tej tezy. No właśnie, ja też tego nie rozumiem, chyba że wojna toczy się gdzieś indziej i się trzeba wrócić potem. Czyli co on miał na myśli? Że gdzie to pokolenie chciałby wysłać Polaków, którzy wrócą i dalej będą budować kraj. Coś takiego powiedział. Czyli mieliby się przemieścić gdzieś? No właśnie, ale gdzie? No najlepiej do Izraela, nigdzie. Czy do Ukrainy by wysłał? Oj nie, oby nie. Jakby nie popieram ale po prostu. Pani nie jest tym pokoleniem, która chce się bić, bo on mówi, że my będziemy, jesteśmy tym pokoleniem. No ja obroniłabym kraj w możliwościach, które mam, ale... A jakie pani ma możliwości? No nie wiem. Jeżeli miałabym jakieś szanse pomóc, nie wiem, jaka byłaby dokładnie byłaby sytuacja. Byłaby pani sanitariuszką. No załóżmy. To... Albo grabarzem. Ale nie preferuję uciekania. Nie. Nie. Nie, ale równocześnie, co pani, jeżeli za tym pomysłem się kryje na przykład wysłania naszego wojska na Ukrainę i tam mamy niby zwyciężyć i potem wrócić i odbudować. Jeżeli chodzi o taki... Co pani o tym myśli? Czy my powinniśmy wojsko nasze wysłać do walki z Rosjanami w interesie Ukrainy? No, nasz kraj nie powinien się ingerować, moim zdaniem, w inne. W ogóle tą wojnę? Nie. Absolutnie nie. Dobra. Bardzo pani dziękuję. Drogi widzu, jeżeli podoba ci się ten kanał, chcesz, żebym go dalej prowadził, chcesz mnie jakoś wspomóc, możesz postawić mi po prostu zwykłą kawę. Link znajdziesz w pierwszym komentarzu. Słyszała pani o takim szefie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Wiesław Kukuła się nazywa? Przepraszam, nie słyszałem, bo jestem z Ukrainy i dobrze. Trochę... To ja pani wytłumaczę. On przemawiał do polskich studentów w Akademii Wojsk Lądowych, wojsk, tak? Że jesteśmy tym pokoleniem, które musi stanąć z bronią w ręku w obronie ojczyzny. I potem powiedział coś takiego, że musimy wygrać tę wojnę i kiedy, co jest ważne, wrócimy, będziemy odbudowywać kraj. Co pani myśli, że on miał? Skąd on chce wracać? Bo obronić ojczyznę to się broni tu. Czy myśli pani, że on myśli o tym, żeby wysłać polskie wojsko na Ukrainę? Możliwe, bo nikt nie wie, co u niego za plany. I jaką informację on wie stąd z góry. Tak. A i pani by tak chciała? Czy to by był dobry pomysł, żebyśmy my ginęli za Ukrainę? Mówię, że naprawdę, że... jestem Ukrainką i ja bym nie chciała, żeby za mój kraj ginął ktoś z innej. Tak? Zwłaszcza, że Ukraińcy też nie chcą ginąć za ten kraj. No właśnie, siedzą, bo nie nikt jechać. Nie ma ginąć, bo kiedy żyliśmy spokojnie, ni na kogo nie napadaliśmy. Tak. I nikt nie ma ginąć. Tylko ten, kto przyszedł do nas z wojną. Właśnie tak. I ja bym nie chciała, żeby moje... Ukraińcy ginuli za wojnę, żeby Polacy i inni nie. A co pani myśli o tych Ukraińcach, którzy nie chcą wracać na Ukrainę, bo boją się, że tam pójdą do wojska? U każdego jest swój jakiś motyw, czego on tego nie chce. Ja mogę to zrozumieć, ale ja nie rozumiem tych ludzi, którzy wyjechali się z Ukrainy i tutaj mówią, że
po co nam ta wojna, to nas nie stosuje się. Mhm. Bo każdy ma jakimś sposobem zachęcać swój kraj. Mhm. Tak, i na przykład Ukraińcy bardzo wdzięczni Polakom, którzy pomagają. Mhm. Nikt nie wojuje za nas. Nie trzeba, żeby ktoś za nas ginął, ale oni pomagają i my tak w takiej, że jakiejś sytuacji też będziemy pomagać. A co pani by powiedziała, bo takie pomysły się pojawiały, żeby na przykład polskie państwo tych mężczyzn, Ukraińców wydaliło z powrotem na Ukrainę, żeby oni mogli tam do armii pójść. Ja myślę, że te Ukraińcy, którzy chcieli pójść do wojska, którzy mogą wojować, którzy gotowi wojować za swój kraj, oni już dawno wrócili do Ukrainy. Uh-huh. A te mężczyzny, którzy nie chcą, to jest taki... Ale to państwo nie pyta ich o zdanie, co on chce, tylko bierze do wojska i coś. Pani widziała wiele zdjęć z Ukrainy, filmików, jak łapią ludzi na ulicach i... Oczywiście, że ja widziałam to właśnie... Gdyby łapać też ich tu w Polsce i wywozić na Ukrainę, co pani na ten temat myśli? Ja myślę, że każdy mężczyzna, który считa się, że on jest Ukraińcem, on musi zachęcać swój kraj. Ale jak on nie chce, tamci na Ukrainie, co ich łapią, też nie chcą, bo ich siłą biorą, widziała pani. Ja myślę, że to jest nie zawsze prawilna ta polityka, mhm. która nie donosi, dlaczego to i co tego Ukraińca żde, nie tylko, oni myślą, że ja pojdę do wojska, ja od razu zginę. Nie, kiedy ty rozumny człowiek. Ponoć można przeżyć nawet 2 tygodnie. W okopie. Nie, właśnie, pod bombardowaniem. Kiedy ty rozumiesz człowiek? Jak się człowiek dobrze ukryje. To jest też nie tak, że złapieli i od razu odprawili. Jest szkolenie. Szkolenie, tak. I kiedy ty rozumiesz człowiek, kiedy ty rozumiesz, za co ty musisz wojować, to ty możesz nie zginąć. Ty możesz iść po prostu przez drogę i zginąć tutaj, w Polsce. I byli takie sytuacje. A wie pani, bo ja też czytałem, że na Ukrainie też kobiety biorą do wojska. Tak. I pani by poszła? Kiedy by miałam ten zdrowie, to ja by poszłam. Bo teraz właśnie nie mam tego wzroku garnego. Wzroku. Tak. To jak ja w okularach. No jest linza, ale mi to nie pomaga. Dobra. Ale każdy może, ktoś może wojować tam być, ktoś może pomagać. Jest dużo kobiet, które są tutaj, oni przysyłają pieniądze, humanitarny ten pomoc. Rozumiem. To ale każdy może robić coś. Ale chyba też, bo ja sporo takich Ukraińców spotkałem, którzy już nie zamierzają w ogóle wracać na Ukrainę, że chcieliby tu żyć nawet, tu, w Niemczech, gdzieś indziej. No to ci na pewno nie pojadą się bić za Ukrainę, bo oni nie chcą już w ogóle żyć na Ukrainie. Wie pani, to jest kraj zniszczony mocno. Ja rozumiem, ja wiem też takie ludzie, ale naprawdę jest te, kto nie chce żyć. Pani wróci na Ukrainę? Ja wróciłam na Ukrainę rok temu. Ale znowu pani wróciła do nas. A? Ale znowu pani do nas. Dzisiaj już wróciłam jako turysta i też muszę trochę mieć jakiś trochę tydzień tego spokoju, żeby potem wracać na Ukrainę, robić swoją sprawę. A gdzie pani mieszka na Ukrainie? Około Kijowa. Około Kijowa. Po tej stronie Dniepru tutaj. Po tej stronie, do strony Charkowa. Po stronie Charkowa, czyli... Tak, i właśnie każdej nocy słyszymy, że ten szachiedy, ten rakiety, to każdej nocy nad moim domem to wszystko... Rozumiem. Ale ja wybrałam ten taki szlach, żeby wrócić do domu i robić... ja pracuję w rolnictwie i właśnie też płacimy podatki, pomagamy naszemu wojsku jakimś humanitarnym pomocą. To zrobimy wszystko, co my możemy robić w tej sytuacji, w której jest. Dobra, bardzo pani dziękuję za opinię. Proszę. Dzień dobry, pogadamy. Pogada pani z nami? Pogadam, ale... Dobra, o, miło. Proszę panią, mamy sądy, robimy na różne tematy. Tak. I teraz, nie wiem, robimy sądę o wypowiedzi pewnego generała, szefa, nie pewien generał, nie byle kto, bo szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, niejaki Wiesław Kukuła, powiedział, że jesteśmy pierwszym pokoleniem, to powiedział do Akademii Wojsk Lądowych, do studentów, które musi stanąć z bronią u nogi w obronie ojczyzny i musimy tę wojnę wygrać, a potem wrócić, on powiedział, wrócić i budować nasz kraj. Jak pani myśli, skąd on chce wracać, broniąc nasz kraj? I gdzie nasze pokolenie miałoby się bić? Jakby wrócić na te miejsce przed wojną, czyli do wolnej Polski. Czyli do wojny toczyć gdzieś poza granicami Polski. Tak, z kim on chce? Nie wiem. Czy pani chciałaby na taką wojnę pójść? Albo pani mąż, pani ojciec? No nikt by nie chciał nigdy na wojnę pójść, ale jak będzie trzeba, to trzeba iść. Jak generał wymyślić, oczywiście, to trzeba. A ja też idę. Jak trzeba, to idę. I pani tak zaufa takiemu generałowi, że trzeba? Tak, zaufa. Dobra. To dasz bór, czy jak mówią. Dobra. Dziękuję bardzo.
Co on miał na myśli? Skąd on chce wracać? Jak pan myśli? Gdzie on chce, gdzie my mamy z tą bronią pójść? Wie pan co, to jest tak podchwytliwe pytanie, że nie jestem w stanie na to chyba odpowiedzieć. Bo a nie myśli pan, że miał na myśli Ukrainę? Że, no, że skądś wrócimy, no bo nie wiem, no chyba nie do Izraela chce to nasze wojsko wysłać, ale może na Ukrainę. Może i tak, naprawdę nie wiem, za mocno. Co pan myśli, że polskie społeczeństwo jest gotowe, by stanąć z tą bronią na pewno nie jestem, na Ukrainie? Na pewno nie jestem za, żeby cokolwiek polskie społeczeństwo robiło więcej niż zrobiło do tej pory względem żebyśmy Ukrainy. Żebyśmy tam wysyłali jakiekolwiek wojska. Oczywiście. Żadnych takich rzeczy. I cenimy, tak za dużo żeśmy zrobili. Cenimy nasz pokój. Musimy trzymać się jakoś. No. Tak. A teraz jest naprawdę niebezpiecznie. Naprawdę jest niebezpiecznie. I zachód, i wschód są przeciwko nam. To jest moja opinia. Rozumiem. Dobra, bardzo panu dziękuję. Nie ma zasad. Dziękuję. Nie wiem, czy pan wie, że jest pan w ogóle pierwszym pokoleniem, które ma stanąć z bronią u nogi, a to chodzi o to, o wypowiedź generała, który jest szefem sztabu Wojska Polskiego, szefem sztabu generalnego, który powiedział we Wrocławiu do studentów, właśnie, że jesteśmy pierwszym pokoleniem, które musi stanąć. Ale czy pan słyszał tam jedną ważną rzecz? Że musimy wygrać tę wojnę, wrócić i budować nasz kraj. Skąd on chce wracać? Gdzie ta wojna właśnie ma się odbyć? To jest bardzo dziwne. Ja w wojsku byłem, z bronią stawałem. I w obronie. Nie chciałbym stawać w prawdziwej obronie. Ale właśnie, czy to prawdziwa obrona? Kogo to obrona? Na pewno niepokojące te słowa i oby się nigdy nie spełniły. To zawsze, że on powiedział, bo pan mówi bronić kraj, swojego kraju, to każdy nas jest za tym jak najbardziej. Ale jeżeli mamy skądś wracać, to czy na pewno naszego kraju mamy bronić? No, ta wypowiedź była bardzo taka dziwna. Niepokojąca, prawda? No, bardzo i oby się to nigdy nie spełniło i nie byłoby takiej potrzeby, żeby faktycznie to pokolenie młodsze, bo ja już mam trochę lat. Jeszcze pana wezmę. Być może, ale oby nie było takiej potrzeby. Dobra, dziękuję panu bardzo. Proszę państwa, moim zdaniem nie tylko słowa tego generała są niepokojące, ale także przecież niedawne słowa ministra Sikorskiego, który powiedział, że naszym obowiązkiem jest zestrzeliwanie rosyjskich rakiet. Równocześnie on ma świadomość tego, co udowodnił w rozmowie z rosyjskimi planksterami, gdy myślał, że rozmawia z byłym prezydentem Ukrainy Poroszenką, gdzie powiedział, że zdaje sobie sprawę, że takie zestrzeliwanie byłoby krokiem, który wciągnąłby nas w wojnę z Rosją. Więc mając tą świadomość, mówi coś takiego, więc można powiedzieć przedowojny. Dzisiaj oglądałem nasze zdjęcia z Litwy. Na kolejnym moście łączącym z Białorusią stawiają te smocze zęby. Francuzi chcą wysłać duże wojska do Rumunii, żeby tam ćwiczyć walkę na miejscu z ewentualnym bliskim wrogiem. Więc robi się coraz bardziej gęsto i coraz bardziej niebezpiecznie. Jak państwo myślą? Myślą, czy państwo jesteście gotowi być tym pokoleniem pana Kukuły, który się będzie biło za Ukrainę i to na Ukrainie.